Znalazłam mu nauczyciela. A wiesz, ile szczeniak ma lat? 16. Nie mylisz się? Wynośmy się stąd, albo stracisz czuję. Nie dręcz mnie dłużej. Zostaniesz sama. Wcześniej czy później odbierze ci go prawdziwa matka. Nie będzie się liczyć 16 lat poświęcenia. Gdy ojciec czuja się dowie, zapomni o nienawiści. Zaraz zwariuje ze strachu, że go stracę. Gdzie jest moja żona? W swoim pokoju. Pewnie stało się coś złego. Pastora? Pastora! Dlaczego mi to robisz? Masz mi powiedzieć prawdę. Od kiedy zdradzasz mnie z tym szczeniakiem? Co tam? Właśnie powiedziałam wszystko Ricardowi. Powiedziałaś? Spotkaliśmy się przed wejściem. Dowiedział się, że ma rogi. Odbiło ci? Mogłam wreszcie załatwić przybłędy. I załatwiłaś, że trafimy na ulicę. Ty będziesz szukać klientów, a ja będę kradł torebki. Nie da się szantażować przybłędy. Nie mogłam się powstrzymać. Nie mogłaś? No to już pomóc. Najważniejsze, że Ricardo rzuci tę kretynkę. Masz mi powiedzieć prawdę. Od kiedy trwa ten romans z dzieciakiem, który mógłby być twoim synem? Milcz, od dawna mnie oszukujesz? Po to wychodziłaś z domu, aby odnaleźć naszego syna? Dlatego sprzedałaś naszyjnik? Aby otoczyć luksusem kochanka? Mąż, kretyn, kupował ci biżuterię, żebyś rozpieszczała kochanka. To nieprawda. Zatrudniłem detektywa. On i Sara wszystko potwierdzili. Detektywa? Jak mogłeś mnie śledzić? Wierzysz Sarze, a nie mnie? Prędzej uwierzę dziwce z ulicy niż tobie. Mamo Lupe? Znowu masz gorączkę? Co ci jest? Oby to była gorączka. Co się stało? Mam złe przeczucie. Z panią Mariną dzieje się coś strasznego. Twój brak zaufania niszczy nasze małżeństwo. Stajemy się sobie obcy. Dzieje się tak przez twoje kłamstwo. Co za cynizm. Zaprzeczasz, że masz kochanka? To nieprawda. Udowodnij, że się mylę. Nie mogę ci nic powiedzieć. Wiesz, co chcesz wierzyć. Wszystko do siebie pasuje. Biżuteria, pieniądze, wyjścia z domu. Spotykałaś się z kochankiem.
Nawet się nie usprawiedliwiasz. Nie mam zamiaru. Wiem, co robię. A ty możesz mi nie wierzyć. Tylko tyle masz do powiedzenia? Tak. Dobrze. W takim razie wyprowadzam się. Co ci jest, maleńka? Ricardo myśli, że Chuy jest moim kochankiem. Wiedziałem, że tak będzie. Wyprowadza się. To już koniec. Dlaczego nie powiesz mu prawdy? Nie będę się tłumaczyć. Może mnie osądzać. Dlaczego tak się upierasz? Ja mu powiem, że Chuy jest jego synem. Proszę cię. Jeszcze nie czas. Bueno, Verónica. Sí, Leandro. Tak, Leandro, to ja. Musisz natychmiast wracać. Wuj Joaquín jest umierający. To naprawdę coś poważnego? Już wyjeżdżam. Adiós. Mówię ci, że ma kochanka. Moja siostra nie jest do tego zdolna. Litości. Jej kochanek ma 16 lat. To poważne oskarżenie. Trzeba mieć pewność. Jestem pewny. Po co bym się wyprowadzał? Nie mogę w to uwierzyć. Możesz zamieszkać u mnie. Gdybym tylko miał taki problem. Mam duży apartament. Jestem sam. Zatrzymaj się u mnie. Dziękuję wam obu. Bardzo się zmartwiłam, że pani mąż wierzy w ten romans z Chuyem. Boję się, że tu przyjdzie i go zabije. Ricardo nigdy by tego nie zrobił. Ale musiałam cię ostrzec. Jeśli przyjdzie, nie otwieraj drzwi. Oni nie mogą się spotkać. Nie powinniście pozwolić mu wyjść. Próbowaliśmy. Był wściekły. Nikogo nie słuchał. Mama musi mu powiedzieć prawdę. Jaką? Wuj musiał się wyprowadzić. Nigdy bym nie wybaczył żonie zdrady. Zamknij buzię. Nie wiesz, o czym mówisz. No sabes lo que estás diciendo. Tío, wujku, przekonaj tatę, żeby wrócił. Przepraszam. Ktoś do Patty. Czeka w bibliotece. Pani do mnie? Hola. Me recuerdas? Nie pamiętasz mnie?
Bueno, no estoy segura. Nie jestem pewna.